I ławy odwiedził minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk z rządu premiera Morawieckiego. Była to jak do tej pory pierwsza taka wizyta tak wysokiej rangi urzędnika państwowego, która została zlekceważona przez samorządowców, a mianowicie wójta, burmistrza miasta Iławy oraz starosty powiatu iławskiego. Na to ów spotkanie przybyło dużo mieszkańców zarówno miasta, gminy, jak i powiatu iławskiego. Mieszkańcy ci mieli dużo zapytań do ministra związanych z lokalną infrastrukturą, a mianowicie z wiaduktem, którego nie ma, a jest bardzo potrzebny między Iławą a Stradomnem. Pan mówi o tym, żeby samorządy cokolwiek zrobiły. Otóż program, o którym mówi pan premier Morawiecki, który ja tutaj dzisiaj w jakiejś części omawiałem, program Fundusz Dróg Samorządowych, mam nadzieję Fundusz Dróg Samorządowych i Mostów, to program, który nie zdejmuje nie tyle odpowiedzialności, co nie odejmuje roli samorządu. Bo samorząd musi po pierwsze dobrze się zorganizować, musi wiedzieć, co chce i w jakim zakresie chce zrobić. I zaproponować rozwiązanie, które będzie najbardziej punktowane. I teraz tylko proszę pamiętać, mówię bardzo wyraźnie, proszę o tym pamiętać, że to jest zdanie dzisiaj Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, ale moje zdanie, że oto powinniśmy przede wszystkim premiować, czyli w pierwszej kolejności dofinansowywać te projekty, które będą łączyły miejscowości, które będą łączyły gminy i które będą łączyły powiaty.